główny gość, którego chcę Wam przedstawić, już przyjechał. No i w nawiązaniu do tego, o czym Wam opowiadałam, pokażę Wam to, co przywiózł nasz gość. Czekajcie, muszę obrócić kamerę. No i słuchajcie, tak Wam opowiadałam, projekt Góry Dorotki i sama Góra Dorotka będzie rewitalizowana i między innymi będą tutaj takież to nowości. Takie są zamierzenia. Możecie sobie wystopować i obejrzeć dokładnie, co będzie robione. Miejmy nadzieję. Teraz Wam pokażę całe, jeśli chodzi o Górę Dorotkę. A docelowo niedawno prowadzone były badania georadarowe. I zobaczcie, już Wam pokażę. Nasz gość przywiózł nam pewien dokument, czyli były wykonane badania georadarowe Góry Dorotki. Niedawno, w których też brałam udział, a teraz są już wyniki. Pokażę Wam tu, co ciekawego. Proszę bardzo. Zawsze możecie sobie wystopować i poczytać. O, tutaj proszę, jakiego sprzętu używano. Proszę bardzo. I proszę, wyniki. Mam nadzieję, że jest to dla Was widoczne, bo nagrywam to, jak mówię, w terenie. Przed chwilą je dostałam, tak więc też będę się musiała z nimi zapoznać, więc sprawozdania tego. Aha, i jeszcze wersję opisową. Dobrze, moi kochani, zatem nasz główny, główny gość tego nagrania przyjechał i będę Wam chciała przedstawić osobę, która jest bardzo ważna w moim życiu, gdyż pojawiła się ponad 10 lat temu w moim życiu. Nie tylko łączy nas biznes i prace związane z Górą Świętej Doroty, ale myślę, że ja mam ogromny sentyment do osoby, która stoi obok mnie, a jest to, moi kochani, ksiądz Piotr Pilśniak. Jest proboszczem między innymi kościółka Świętej Doroty na Górze Świętej Doroty w Będzinie Grodźcu. No i jest dla mnie bardzo ważną osobą. No i dodatkowo, moi kochani, dzisiaj, korzystając z uprzejmości księdza, zostaniemy zaproszeni do wnętrza kościółka, który Wam pokażemy, a ksiądz nam o nim coś opowie. No, ja Wam życzę, żebyście się budzili i zawsze ktoś Was tak witał pięknie jak pani Kasia i tak pięknie mówiła o Was, bo no, chcę się od Was żyć. Także dziękuję bardzo. Ale myślę, że to nasze spotkanie rzeczywiście na tym polu takim, no, jakoś zawodowym, bo mnie przyszło wtedy wyremontować fundamenty kościoła, żeby zabezpieczyć kościół od strony wilgociowej. Przechodziłem wtedy po raz pierwszy przez wszystkie formalności i wtedy dowiedziałem się, że całe to piękne wzgórze jest objęte nadzorem archeologicznym i że każde wbicie łopaty, może nie gwoździa, ale łopaty, wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na to, no i najważniejsze, nadzorowanie. I to był rok 2010, moi drodzy, kiedy szalenie było trudno o archeologów, bo jak pamiętacie, zbliżaliśmy się do Euro 2012 i wszyscy dosłownie byli zaangażowani do nadzorów, przede wszystkim budowy autostrad. Tak. Także po pierwsze nie było człowieka, a po drugie jeśli był, no to powiem, że stawki godzinowe i dniowe były no zabójcze. Przeokrutne. Ja nawet myślałem, że nie będę tego robił, powiem szczerze, no i opatrzność Boża, według oczywiście mnie, sprawiła, że spotkaliśmy się na naszej drodze. Raz, że pani zrobiła, no,
pamiętam, od razu pani weszła w temat, mówiąc, że Dorotka... Po pozyskaniu pozwolenia. Znaczy, no, do której oczywiście pani pomogła napisać, to też jest bardzo ważne, bo nie chcę wam mówić, że to jest papierów oczywiście i ile załączników. Więc pani mnie tutaj wtedy wyręczyła w sposób niewiarygodny, szybki, no i tak na tyle profesjonalny, że uzyskaliśmy zgodę na te prace, które pani nadzorowała, a trzeba pamiętać, że robiliśmy to ręcznie wtedy. Tak, Pan archeolog nam tutaj nie pozwolił korzystać z czegoś takiego jak koparka i musieliśmy metr po metrze odkopywać fundamenty, izolować. No była to praca na chyba kilka ładnych miesięcy, z tego co pamiętam. Tak. Pani Kasia oczywiście zawsze przyjeżdżała. Tak zawsze pięknie ubrana jak dzisiaj. Zależy od pogody. Powiem wam, że ma różne stroje, także jakby tu padało, to byście zobaczyli piękną garderobę na deszcz. Przeciwdeszczową. Ale zawsze pani przyjeżdżała z uśmiechem, z radością. Fotografowała wszystkie wykopy, robiła piękną dokumentację. Także w zasadzie ta nasza pierwsza współpraca zaowocowała no taką dobrą z taką też znajomością i ja wtedy postanowiłem, że cokolwiek będę robił na tym wzgórzu, no to tylko z panem. Oczywiście mowa o nadzorze archeologicznym, żebyście dobrze zrozumieli. Oczywiście. Tak więc, moi kochani, bardzo się cieszę, że w tym filmiku, a jest to, tak jak widzicie, pierwszy filmik, który będę kręcić, montować, składać sama, mamy tak zacnego gościa. No i tak jak wam mówiłam, przy tej okazji, korzystając z uprzejmości księdza, wchodzimy do kościółka. Czyli tak, reżyser, scenarzysta, główny bohater. Makijażysta. Makijażysta, zna się na sprzęcie. No słuchajcie, no, ja mówię, piszcie i żebyście mieli na więcej taki znajomy jak pani Kasia. Ja tego nadmienię, nim wejdziemy do kościółka, że mamy kościółek świętej Doroty odrestaurowane już całkowicie zewnętrznie. Począwszy oczywiście od tym, co zaczęliśmy, czyli od fundamentów. Zabezpieczony przeciwwilgociowo, jest wykonany drenaż, nowa kanalizacja deszczowa, są nowe tynki, nowy, piękny dach z dachówki, która była, myśmy zdjęcia po prostu przedwojenne, które mówiły nam, jakie było pokrycie, do tego nawiązaliśmy i w zasadzie udało nam się kościół przywrócić do stanu, no może nie pierwotnego, ale takiego, w którym był budowany w takim duchu, no jest taki piękny, jest taki ładny, także no, po prostu przyjeżdżajcie tutaj, no. Rowerem, czymkolwiek. Zwiedzajcie. A teraz zapraszamy was do kościoła, tylko żebyście się nie, jakby to powiedzieć, nie zbulwersowali, bo kościół w środku mamy jeszcze przed remontem, więc nie jest tak ładnie jak na zewnątrz. A ja wam powiem jeszcze na koniec tutaj, że naprawdę takiego księdza, moi kochani, to jest osoba, która chwali mnie, mówi, ile ja potrafię, ale gdybyście wiedzieli, jak wiele rzeczy ksiądz ogarnia na co dzień, jak pozyskuje środki, jak stara się, żeby właśnie odrestaurowywać nie tylko ten kościół, bo ksiądz jeszcze zawłada drugim kościołem, zarządza. Tak więc, moi drodzy, no, drugiego takiego księdza na całym świecie nie znajdziecie. Może będą to słuchać też ci, którzy są odpowiedzialni za te finanse, może nam się uda ten środek wykończyć. Moi kochani, tak stary kościół, tak cudowne założenie. Nic, tylko wspomagać. Idziemy do środka. Zapraszamy do środka. No i dobrze, moi kochani, wchodzimy do środka kościółka. Witam pani Kasiu. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. Zapraszam do kościoła świętej Doroty. Tutaj mamy od razu powiem, że to jest zabytkowy krzyż i właśnie dzisiaj była pani konserwator, ponieważ jeśli to jest zabytek, to tylko nadmienię tym, którzy być może nie są wtajemniczeni, że każdy zabytek musi być, który jest wpisany do rejestru zabytków, musi uzyskać pozwolenie na prowadzone prace. Trzeba napisać najpierw program prac renowacyjnych. Oczywiście piszą to ci, którzy na tym się znają. No i potem te wszystkie poszczególne elementy są odrestaurowane. I właśnie dzisiaj rozmawialiśmy na plebanii o tym krzyżu, który w tym roku, mam nadzieję, bo mamy już program prac napisany, będzie podlegał restauracji. Idziemy dalej. Tutaj mamy taką historię, no ale to internauci nie będą przecież czytali. A mogą sobie zatrzymać klatkę i przeczytać? Ale to musi być dłużej, to nie wiem, czy są tam na tyle cierpliwi. Ale jest historia kościoła świętej Doroty. Wejdziemy może do środka, bo nie zdziwcie się, bo kościół jest jeszcze przed remontem, jeśli chodzi o środek. Mamy wymienione na razie okna zewnętrzne. No tutaj nas czekają zerwanie wszystkich tynków,
Musimy naprawić pęknięcia, położyć nowe tynki. Jest kościół przebadany, czyli te odkrywki, takie, które pewno pani Kasia pokaże, one wyglądają jakby były oskrobane czy zniszczone. To jest już praca konserwatorów. Po prostu chcieliśmy dowiedzieć się, czy to były jakieś polichromie, żeby, jeśli były, to żeby je zachować, a jeśli nie, no to musimy coś zrobić nowego, żeby ten wystrój kościoła był piękny. Także budowa tego kościoła, zakończenie to jest 1935 rok. Natomiast kościół to jest 1635 rok. Fundowała go Dorota Kącka, to jest ksieni Norbertanek z Krakowa, do którego zakonu wtedy, można powiedzieć, należały te ziemie, czyli podatki tutaj z tych ziem były przeznaczone na utrzymanie sióstr, a ponieważ spalił się w tym czasie główny kościół drewniany w Grodzicu, a to wzgórze, raz, że jest największym wzgórzem Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, no było naturalnym, takim pięknym miejscem na wybudowanie kościoła. I tutaj właśnie Dorota Kącka ten kościół ufundowała i wybudowała. I on służył ponad 100 lat parafii, także tutaj były wszystkie sakramenty, tu się ludzie modlili w tamtych latach. Musimy tylko mieć świadomość, że to nie było tak duża miejscowość jak oczywiście dzisiaj, ale sporo ludzi tutaj przychodziło. Dokładnie. Zapraszamy Was do środka, bo z tym kościołem wiąże się też bardzo piękna historia obrazu, który jest przed Wami. To jest obraz, o którym my mówimy, obraz Matki Bożej Dobrej Przemiany albo Matka Boża z Pierścionkiem na ręku, bo jak Pani Kasia Wam pokaże z bliska, jest tam rzeczywiście Matka Boża, ma, trzymając Pana Jezusa, ma pierścionek. Z tym wiąże się historia, o której może nie chciałbym mówić, dlatego że jeszcze nie uprzedziłem Panią Kasię, ale chciałbym zaproponować, żeby jeszcze w dalszej części kolejnego filmu wystąpił ksiądz Tomasz Zmarzły, który jest naszym diecezjalnym konserwatorem i który wszystkie te historie opowie Wam w szczegółach. W mojej opinii to wiecie, ksiądz Pierśniak opowiada najpiękniej, ale... Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mieliśmy tutaj już w tym kościele, mimo że jest jeszcze nie odrestaurowany, mieliśmy już kilka ślubów. No, dlatego, że teren jest bardzo piękny. Słuchajcie, tu jest miasto, ale cisza. Drzewa. Naprawdę atmosfera bardzo, bardzo piękna. Mamy tutaj zawsze każdego 6 dnia miesiąca. Także jak byście chcieli kościół sobie zobaczyć, to w okolicach tej godziny, dla tych, którzy wierzą, to zapraszam na modlitwę. Mamy o 15:00 koronkę do Bożego Miłosierdzia i mszę świętą. Przypomnę, każdego 6 miesiąca, niezależnie od tego, jaki to przypada dzień, i przed tą mszą świętą i po tej mszy świętej kościół jest otwarty. Jeśli byście chcieli go zwiedzić, przyjeżdżając z daleka, to na stronie internetowej naszej parafii jest telefon do mnie, można zadzwonić, ja chętnie podjadę, kościół udostępnię. No ponieważ jest tutaj, ten kościół jest na uboczu, nie ma tutaj ludzi, więc no staramy się, żeby był jednak zamknięty, żeby uniknąć jakiejś tam dewastacji ludzi, którzy no, nie mają szacunku do zabytków. Co nie znaczy, moi kochani, że kościół nie ma kamer, bo ma kamery. No i jak się niestety okazuje, niestety, kamery się czasem przydają. No mieliśmy tutaj w maju, dokładnie 13 maja ubiegłego roku, może nawet nie próbę, bo już część dachu, wtedy jeszcze przed remontem, czyli był dach z blachy, już zaczęli nasi tutaj kochani złodzieje pracować bardzo usilnie i część dachu z kaplicy już udało im się zebrać. No ale jak to czujni parafianie, którzy tu chodzą na spacery, zauważyli temat, zawiadomili policję i dzisiaj już w 22 roku... Łobuzy siedzą za kratkami. No, siedzą niestety za kratkami. Udało się w dość szybki sposób to zrobić. Ja Wam jeszcze, ponieważ Pani Kasia jest fenomenalna, my tutaj razem też pracujemy, już
To pokażę wam też, bo mamy nie tylko że zabytek, tak, ale tutaj będzie może widać, a pani Kasia to pewno na zbliżeniu. Moi drodzy, chcemy też zrobić coś na przyszłość. I powstał bardzo piękny pomysł wraz z miastem Będzinem, dlatego że kościół leży na wzgórzu, ale całe wzgórze należy do miasta Będzina, czyli wszystkie te ziemie i drzewa są we władaniu miasta. I podjęliśmy wspólną inicjatywę, żeby zrobić rewitalizację tego wzgórza i nawiązać do tego, co było. Tutaj dla tych, którzy coś już wiedzą, to tylko informuję, że dawniej tutaj była piękna wieża widokowa. Jak są, słuchajcie, jak jest pogoda tak jak dzisiaj, to naprawdę widać Tatry. I pewno z Tatr widać Dorotkę. I chcemy zrobić wieżę widokową, chcemy zrobić tutaj ścieżkę edukacyjną. To już będzie się tym zajmowała, na pewno mam taką nadzieję, pani Kasia. Oczywiście. Bo tutaj chcemy udostępnić te wszystkie historie związane z archeologią, tym, co było przed tym kościołem i przed stuleciami. Chcemy zrobić amfiteatr dla takich elitarnych koncertów. Elitarnych dlatego, że małych, bo nie chcemy tutaj mieć Stadionu Śląskiego, tylko rzeczywiście jakieś elitarne, małe koncerty. Mamy w planach zrobić obserwatorium takie zewnętrzne, astronomiczne, żeby można było sobie poglądać gwiazdy. No i wiele, wiele innych jeszcze atrakcji. To jest już koncepcja. Tak. A mam nadzieję, że projekt niebawem, no i potem znowu to, co mówiła pani Kasia na zewnątrz, trzeba będzie szukać tego wsparcia finansowego do tych projektów. Dokładnie. Mam nadzieję, że nam się uda. Kochani, wspieramy renowację zabytków. Dla jeszcze ciekawości, bo pani Kasia też wie tutaj, bo nadzorowała to i pisała też program prac. Ja tylko tak pokażę, a potem będzie, że to są materiały związane z... Pani Kasiu? Z badaniami geoladerowymi. Tak, zostały one przeprowadzone na całym wzgórzu. Jakby w tym kościele, gdzie my teraz się znajdujemy, ja może wystanę w tym miejscu, żeby uzmysłowić, że pode mną są odkryte tutaj jak to się nazywa? Krypty. Krypty, w których byli pochowani ciechanowscy, właściciele tutaj Grodzica przed wojną. Oczywiście tam nie ma już ciał państwa ciechanowskich, zostali ekshumowani, ale są tutaj krypty, które właśnie w czasie remontu wnętrza tego kościoła chcemy udostępnić zwiedzającym. Moi kochani, rewelacja. I dla mnie, jako dla archeologa, antropologa sądowego, no to petarda. Jeszcze raz zbliżenie gdzie? tutaj. Ja tak, może tak zaznaczę, położę, żeby było widać, że to jest mniej więcej odtąd do tych drzwi, to jest ta część i tu, gdzie stoję, to są małe krypty. One tak wyglądają, a na planie sobie zobaczycie, pokażę zdjęcie, żebyście byli uzmysłowieni, gdzie dokładnie to jest. Jak człowiek chce widzieć się szybko, to się na drugim planie. O, to jest to. Już wam pokazuję. To jest plan kościoła i to, co jest na żółto, to są odkryte krypty przed samym ołtarzem, czyli nie na samym środku, troszkę po prawej stronie, patrząc na ołtarz. No i pięknie. Dobra, i jeszcze moi kochani, ksiądz Pilśniak pokaże wam efekty remontu kościółka świętej Doroty z zewnątrz. Pani pokaże wszystkim, tak? Tak, pokazuje kościółek, teraz nie księdza, a ksiądz może mówić. A będzie mnie tam słychać? Podchodzimy bliżej, kochani. Rzeczywiście pani Kasia jest fenomenalna, bo dlatego, że wybrała na dzisiejsze nagranie rewelacyjną pogodę, bo jeśli świeci słońce, świeci dzisiaj znakomicie. Jest piękna wiosna. No ja mam kurteczkę dlatego, że chcę się troszkę odróżnić od pani Kasi, która jest dzisiaj przepiękna, ale jest tak ładna jak ten kościół. Słuchajcie, naprawdę remont się udał, dlatego też, że no mieliśmy szczęście do fantastycznej firmy, która i była fachowa i z sercem. Także kościół jest jaśniutki, tynki są wapienne, cementowe zostały skute, jest nowa dachówka zwana karpiówką, no kolorystycznie jest znakomicie. Mam nadzieję, że w tych naszych jeszcze planach, o których troszeczkę mówiłem w kościele, no mamy jeszcze w planach posiedzenie tego kościoła, czyli żeby go uwidocznić na zewnątrz i z daleka. Jakby Pan Bóg pozwolił, dobrzy ludzie, żeby jakieś przecinki zrobić, chociaż bardzo delikatne, takie lunety drzew, żeby można było z kierunku Katowic czy z kierunku Częstochowy, jadąc samochodem,
zobaczyć ten kościół, bo na razie go widać, ale kiedy przyjdą już za parę tygodni liście, no niestety kościółek będzie można zobaczyć tylko wchodząc, bądź wjeżdżając na to miejsce. Dlatego zachęcam Was do przyjazdu jak najliczniej. Znakomite spacery, można przyjść z psem, z kotem, z innymi zwierzętami. Znakomicie. No przy okazji można na plebanie do mnie na kawkę z ekspresu. Rewelacja. Zapraszamy, kochani. I co, moi kochani, kończymy dzisiejszą przygodę, ale ponieważ wjechaliśmy tutaj razem, to i zjedziemy sobie razem w dół i jeszcze Wam pokażę kilka widoczków z niższego poziomu góry Dorotki. Tak więc obracamy kamerę i jedziemy. No to, moi kochani, żegnamy górę Dorotkę i kościółek i jedziemy sobie. Zjeżdżamy sobie na poziom niżej. A więc wierzcie mi, że jest mi wyjątkowo trudno, chociaż pewnie człowiek się wszystkiego nauczy, prowadzić samochód, trzymać kamerę ze statywem i jeszcze prowadzić samochód. Ale damy radę, kochani. Jeszcze zatrzymamy się poziom niżej, żeby Wam pokazać, jakie są piękne widoki z góry Doroty. Z góry Świętej Doroty, popularnie zwaną górą Dorotką. I tutaj się zatrzymamy na momencik. Zatrzymamy się na momencik, żeby Wam pokazać widok. I o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby Wam pokazać widok na pobliskie miejscowości. Na Będzin, na Dąbrowę Górniczą. No i wierzcie mi, że no tak to widzicie. Teraz widzicie prześwity kościółka na górce. My przyjechaliśmy stamtąd. I tak jak ksiądz Wam wspominał, jeśli będzie możliwość wycięcia tego, co jest niepotrzebne i niezabytkowe przyrodniczo, no to naprawdę widok z samej góry, z kościółka będzie przepiękne. Mam nadzieję, że materiał przypadnie Wam do gustu. Tak jak mówiłam, bądźcie wyrozumiali, bo ten jest nagrywany jako pierwszy. No i cóż, widzimy się na kolejnych filmikach na kanale Archeolog w Szpilkach Kasia Hirskasia. Trzymajcie się ciepło, kochani. Buźka i pa!